na walkę numer 10 karty głównej. To również walka bokserska. 4 rundy po 2 minuty, a kategoria wagowa to do 90 kg. W narożniku czerwony reprezentant klubu Fight Center Dobre Miasto, panie i panowie, Mateusz Pietrzak! Wygrana Mateusza zasłużona, zanim werdykt się pojawił. Tak samo również uważałem, że nie może być inaczej. Ale oczywiście o postrzeżenie szybkie poprosimy samego Jarka. Tak, ja nie ukrywam, że z Mateuszem bardzo pracowaliśmy, bo wiem, że jest bardzo mocny fizycznie. Dobrze mu to wychodziło, tylko zależało mi na tym, jak sobie to w głowie poukłada. Pierwsza runda była taką, nie mówię, że pokazówką, ale takimi bardzo mocnymi zaznaczaniem, że to jest właśnie logik, że te uderzenia były mocne. Obawiałem się, czy mu tego tlenu starczy do końca. Zaplanowaliśmy drugą rundę, żeby troszkę był, nie mówię, że na wstecznym, ale ma zadawać ciosy, podchodzić pod liny, prowokować, zachodzić. No, co mogę powiedzieć? Przeciwnik chyba tego się wystraszył. Wiesz co, Jarek, pozwól, że ci przerwę, ale wydaje mi się, że tutaj delikatne osłabienie Mateusza mogło wynikać, że bardzo dużo siły wkłada w te swoje uderzenia i to było powodem, że on tą walkę wygrał. On mocniej uderzał. Zwróć uwagę, te lewe, prawe sierpy, one były naprawdę ze skrętem. Kopnięcia również, ten middle kick na wątrobę, to musiało odczuć. I teraz jeszcze jedna taka ważna rzecz. Mateusz jest starszym zawodnikiem i pokonał młodego wilka. Tak, jestem tego świadomy, no 29-latek, prawie 30-latek, bo w lutym ma 30 lat, ale daje z siebie wszystko. Wiemy, że na treningach pracujemy bardzo mocno i to co powiedziałeś, nie chcieliśmy, żeby ktoś powiedział, że to jest jakiś kick light, czy jakkolwiek możemy to nazwać. Tu miało być, że jest walka ringowa, mocna walka, to dosłownie. I tutaj Mateusz, tak jak powiedziałeś, tą energię w te, bardzo mocno i tą moc dawał w te uderzenia. Dlatego troszkę się obawiałem, czy na te 3 rundy mu to wystarczy. Ale okazuje się, że przemyślał ze mną tutaj w przerwie, wiedział jak się ma zachowywać, kontrolował tą walkę, ja się bardzo cieszę. Mateusz jest doświadczonym zawodnikiem i doskonale wie jak rozkładać siły i pewnie był tego świadom. Dosłownie. No teraz popatrzymy teraz na tutaj Mateusza Pietrzaka, Fighter Center Dobre Miasto i Dawid Olejnik. No myślę, że jest to tutaj ostatnia walka pięściarska tej gali. Tak, no zobaczymy różnorodność tej gali, że mamy tutaj kickboxing, mamy boks, mamy tutaj K1 full contact. No cóż. Prawdziwy festiwal sportu walki. Dosłownie, jak gala to tak właśnie powinna wyglądać. Ale przyjrzyjmy się teraz właśnie tym zawodnikom. Zobacz, postawą jeden i drugi jest bardzo jeden dynamiczny. Wydaje mi się, że ten niebieskie rękawice czekają na taki silny, mocny strzał. Być może chodzi o to, żeby się przeciwnik lekko wystrzelał, tak jak to powiedziałeś już wcześniej. Ale dają panowie ostro. Ale zwróć uwagę, w ogóle na dzisiejszej gali mało jest tych pierwszych rozpoznawczych rund. Próbują od razu przechodzić do konkretów panowie i nie szczędzą się uprzejmościami. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że no są świadomi, ile mają, jakie mają to, te walki, ile czasu. I być może jest tak, że jeżeli widzą, nie wiem, opuszczoną, zobacz, tu nawet nie ma opuszczonej gardy, a te uderzenia idą mocno w rękawice, gdzieś tam w boku głowy, to chodziło o to, żeby ciągle osłabić. Tak. W pewnym momencie przeciwnik będzie musiał coś zrobić. Zobacz, tu nie ma miękkiej gry. No wydaje mi się, że ten czerwony narożnik Mateusz Pietrzak. No teraz przycelował. Przycelował, ale zobacz, nieważne czy jest garda, czy jej nie ma. Oj, czyżby to było? Czyżby to był bliski koniec? Ale zobacz, oddał. Widziałeś, Dawid Olejnik, wiedząc, że dostał strzała i powinien być liczony, sędzia jeszcze nie przerwał, to on zaraz zaatakował. Trafił przeciwnika. Ale jest naruszony. Ja myślę, że to z Dobrego Miasta tutaj kibice mają dość blisko do Bezlet. Tak jak słyszymy, tutaj jest wielka euforia. To też jest taki motywator. Oczywiście. Koniec rundy pierwszej. No myślę, że pierwsza runda mogła się podobać. Niesłusznie myślę, że przeciwnik tam, nie wiem, po gongu dostał strzała w głowę, schylił głowę, więc dostał w głowę. No cóż, boks ma swoje tutaj pewne, że tak powiem, pokazać można wszystko. Bardzo mi się podoba, powiem ci, ten
Co jest, to jest jak ten, jaki narożnik? Mówimy o tym Pietrzaku, dobrze mówię? Tak. Mateusz Pietrzak pokazuje dobry, mocny boks. Nie, tak jak powiedziałem, to, że jak przyjdziemy ma gardę, niech sobie ma, odczuje moje strzały. I być może sędziowie tego nie punktują, ale zawodnik sam w sobie, te, myślę, że odczuwa każdy strzał. Zwłaszcza ciosy na tułów, one generalnie nie... Tu nie chodzi o to, żeby zdobywać punkt, tu chodzi o to, żeby osłabiać przeciwnika. Dosłownie, ale zobaczymy. No zobaczymy teraz, jak to teraz się potoczy. No jestem... Myślę, że wiesz co? Czy będzie cały czas, cała druga runda? Zobacz! Niebieski narożnik jakby chciał się zemścić. No niesamowite, troszkę tutaj nerwów. Rzeczy się dzieją. No tak. Jeden i drugi jakby miał coś naprawdę do udowodnienia. A. Myślę, że Mateusz Pietrzak trafił lewym sierpowym mocno. Na nogach się ugiął Dawid Olejnik. Następny. Jeżeli nie będzie chował głowy. O, miękkie nóżki. Proszę mi przypomnieć, czy w pierwszej rundzie było liczenie, bo wiem... Tak, było liczenie. No teraz zobaczymy, co teraz się będzie działo. Chce walczyć, jest twardziem. Nie, ambicje tutaj nie pozwolą mu na to, ażeby... Chociaż to może być już... Zobacz, opuszcza. Oj. Dostaje w dół, odsłania. Myślę, że jest na bezdechu. Nie. Nie, był na bezdechu, widziałeś to? Tak. Myślę, że szukał wsparcia u sędziego. Chce walczyć, ale myślę, że to będzie już teraz chyba kwestia czasu. Zobacz. Nie, zobacz. Zawodnik niesamowity, o niesamowite ambicji. To pytanie, czy dalszy przebieg walki ma sens? Ja myślę, że to już jest chyba trzecie liczenie. Nie wiem, jak to jest w boksie, ile jest liczeń w danej rundzie, czy w danej walce. Myślę, że jest to koniec walki. Koniec walki. I to jest dobra decyzja. Ja myślę, że tutaj mimo wszystko należy skupiać uwagę na zdrowiu zawodnika. No tak, widzimy, że w narożniku jest Janusz Wielgosz. Ja myślę, że to jest, tak jak powiedziałeś, jest to dość bardzo dobrze doświadczony sędzia we wszystkich formułach walki. Tak. A tutaj, jest, tak jak powiedziałeś, zdrowie jest najważniejsze. Co z tego, że zawodnik pokazuje, że on chce walczyć, skoro widzimy, że kontakt z przeciwnikiem i od razu jest liczenie. Ale te walka na pewno... Nie zabrakło tu emocji przede wszystkim. No powiem ci szczerze, że tak jakbym Gromdę oglądał dosłownie. Dosłownie, tylko w ich wydaniu mają rękawice, tak, dlatego tak. Stali dłużej, dali sobie radę. No szkoda, myślę, że... Tak, wiem. Na koszulce możemy przeczytać. No tak, no jest to zawodnik i trener, który utytułowany, więc nie ma o czym mówić. Basel na to wszystko patrzy, myślę, że miał inny sposób na to, że chciał to wygrać, ale cóż. W 37 sekundzie drugiej rundy przez TKO zwyciężył Mateusz Pietrzak! Jego rywalem był Dawid Olejnik! Serdecznie dziękujemy za walkę! I tak jak mówiliśmy, no nie było to w pełnym dystansie, bo pierwsza runda była dość mocna, sam powiedziałeś, nikt nie brał jeńców, tutaj było ostro, no ale już końcówka, a może nie końcówka, druga runda od samego początku podyktam do Mateusza Pietrzaka, no i udowodnił swoją klasę. Jarku, pozostało nam dwie ostatnie walki, to formuła K1. Wielkie brawa dla zawodników.